poranna rozmowa w RMF FM. W warszawskim studiu Robert Mazurek i jego gość. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Jak mówicie teraz, to nie wiem, czy przedstawiacie mojego gościa, czy tak po prostu. Tak po prostu. No to dobrze. Gdybyście chcieli przedstawić mojego gościa, to może ja państwa wyręczę. Szanowni państwo, przed nami Ryszard Petru, szef partii Teraz. Dzień dobry. No to zacznijmy od tego, czy kandyduje pan do Parlamentu Europejskiego, bo to jakoś nam umknęło. Nie kandyduję do Parlamentu Europejskiego. Kluczowe wybory to będą wybory do Parlamentu Polskiego na jesieni. Mam pełną świadomość tego, że to jest preludium przed tą fundamentalną rozgrywką. W związku z tym w tych wyborach osobiście uczestniczyć nie będę. Ale popiera pan na przykład Joannę Scheuring-Wielgus, która kandyduje z partii Wiosna. Bardzo żałuję, że nie znalazło się dla niej miejsca na listach Koalicji Europejskiej. Mogę powiedzieć tylko tyle, że trwały rozmowy, była namawiana, a nagle okazało się, że jest zbyt liberalna, nie pasuje do formuły konserwatywno-ludowej w Koalicji Europejskiej. Nie jest taka konserwatywno-ludowa, jest tam pańska była partia, partia, którą pan zakładał, Nowoczesna. Panie redaktorze, ja mówię o tym, co się wydarzyło. Okazało się, że ze strony części konserwatywnej Platformy i PSL-u jakby nie było chęci zaproszenia na listy Joanny Scheuring-Wielgus, a mogę panu powiedzieć to z pełną odpowiedzialnością, bo prowadziłem rozmowy w tej sprawie i podjęliśmy wspólną decyzję. Ale kiedy Joanna Scheuring-Wielgus mówi, że będzie stawiała z Wiosny, że będzie stawiała kościół przed Trybunałem w Hadze, no to ludzie się łapią za głowę, bo też nie bardzo wiadomo, przed który Trybunał. Wie pan co, ale to ja bym powiedział tak, ocenimy człowieka po dokonaniach i jednak uważam, że to, co się wydarzyło w Watykanie, czyli spotkanie z papieżem Franciszkiem, przekazanie raportu o pedofilii, spotkanie, które nie było przypadkowe, tylko było wyreżyserowane przez obie strony. Ze strony Watykanu była informacja dokładnie, gdzie ma stać i jak ma się zachować. Uważam, że to było wielkie wydarzenie w historii tej sprawy. Zgoda, tylko... I powiem panu szczerze, że chociażby z tego powodu taka osoba powinna być na listę koalicji. Nie znalazła się. To jest strata do Koalicji Europejskiej, bo te osoby na Koalicję Europejską, które popierają, nie zagłosują. Ryszard Petru, PR-owiec Joanny Scheuring-Wielgus przed państwem. Ale... Nie PR-owiec, tylko osoba, która żałuje, że tak się nie wydarzyło. Panie przewodniczący, bo pan jest przewodniczącym, prawda? Tak, zawsze. Czy zawsze versus prezes. No bo to jest coś innego. Ja, mój mąż jest z zawodu przewodniczącym. Nie, chodzi o to, że w przeciwieństwie do prezesa. Panie przewodniczący, więc, bo jeśli ja dobrze rozumiem, to 19 lutego partia, którą pan zakładał, czyli partia Teraz, zgłosiła akces do Koalicji Europejskiej i Koalicja Europejska, przynajmniej werbalnie, jakoś ten akces przyjęła, ucieszyła się, że popieracie. Powitała z radością. Tak. I teraz proszę nam, bez złośliwości, ja naprawdę, ja wiem, że pan mi nie wierzy, ale bez złośliwości, niech pan nam to jakoś spróbuje rozplątać. Pan popiera Koalicję Europejską, dobrze rozumiem? Uważam, że to jest dobry koncept, tylko realizowany w sposób niedoskonały. Oczywiście, no ale pan popiera tę niedoskonałą, ale jednak fantastyczną Koalicję Europejską, głosując na konkurencyjną Wiosnę. Panie redaktorze, sytuacja jest taka, że kandydaci, których przedstawialiśmy, nie znaleźli miejsc, znaczy nie dostali miejsc, które albo są atrakcyjne, albo dobre. A czyli to o to chodzi, że Koalicja Europejska was wycięła. Nie było możliwości dobrego miejsca, czy w ogóle miejsca dla Joanny Scheuring-Wielgus, czy dla innych kandydatów. I panie redaktorze, no to trudno startować z koalicji, gdzie na przykład nie chcą Joanny Scheuring-Wielgus. I teraz tak, ja uważam, że koncepcja Koalicji Europejskiej jest dobra. Powiedziałem, że Joannę Scheuring-Wielgus będę popierał. Gdyby startowała w kujawsko-pomorskim, to bym przecież na nią nie głosował, ale okazało się ostatecznie, że startuje w Warszawie i zgodnie z wcześniejszą deklaracją będę na nią głosował, dlatego że tego typu poglądy, które ona reprezentuje, powinny być reprezentowane w Parlamencie Europejskim. To pan mówił, a dwa, nie chciałbym, żeby wyłączną taką twarzą Polski w Parlamencie Europejskim był twarz PSL-owca. Bo to nie jest coś, z czego byśmy być dumni. Pan później z tym, ale pan z tym PSL-em, ludzie, ratujcie mnie, bo ja nic z tego nie rozumiem. Pan z tym PSL-em jest przecież w Koalicji Europejskiej. Panie redaktorze, mam inne poglądy, bo w sprawie Europy akurat mamy być może podejście podobne, bo to jest kwestia praworządności, to jest kwestia ochrony konstytucji, to jest tego, żeby Polska z Europy nie wychodziła, ale powiem szczerze, to nie jest żadna tajemnica, jeżeli chodzi o PSL, to mam zupełnie inne poglądy gospodarcze i światopoglądowe. Ryszard Petru, jak i Jarosław Kaczyński. Tak, tak, bo ja ostatni raz takie cuda widziałem w 97 roku. Pan był wtedy małą dziewczynką, to pan tego nie pamięta. Nie byłem dziewczynką. A, przepraszam, ja byłem małą dziewczynką. W każdym razie ja to pamiętam.
i Jarosław Kaczyński był wtedy szefem Porozumienia Centrum, które to Porozumienie Centrum startowało z listy AWS-u, a Jarosław Kaczyński z listy ROP-u. To jest wypisz, wymaluj Joanna Schering-Wielgus, której partia jest teoretycznie w Koalicji Europejskiej, ale ona startuje z innej partii. Uważam, że to jest sytuacja, którą chciał uniknąć, ale w przypadku, kiedy Koalicja Europejska na listach Koalicji Europejskiej nie ma miejsca dla Joanny Schering-Wielgus, uważam, że taka sytuacja jest wypadkowa. Ale panie redaktorze... Nie, ja rozumiem, ale to jest nie do rozplątania. Do rozplątania jest, tylko to jest niefajne, ale to tak się jest. Nie, ale ja nie rozumiem. To znaczy, jeżeli was nie ma w Koalicji Europejskiej, to pan powinien powiedzieć teraz naszym słuchaczom, proszę państwa, nie ma nas w Koalicji Europejskiej. Koniec, kropka, skończyło się. Nie ma nas w Koalicji Europejskiej, ale Koalicję Europejską popieramy. Ja popieram. Co do idei, uważam, że jeżeli koncept się sprawdzi, to taka formuła powinna mieć miejsce również na wybory do Parlamentu Polskiego, optymalnie również z formacją Roberta Biedronia, ale to wszystko wydarzy się dopiero po wyborach do Parlamentu Europejskiego i w zależności od wyniku za chwilę porozmawiamy. Zobaczymy, czy Koalicja Europejska jest formułą, która będzie do przodu, czy nie. Proszę dwa pytania. Dwa pytania. Pierwsze, to się stało tematem, choćbyście, nie wiem, jak wszyscy mówili, że nie jest, to sprawa małżeństw homoseksualnych jest tematem w kampanii wyborczej. Proste pytanie. Czy pan jest zwolennikiem małżeństw homoseksualnych? Jestem zwolennikiem wyłącznie związków partnerskich, a one są potrzebne w Polsce nie tylko dla par o tej samej płci, ale przede wszystkim dla par o przeciwnych Dobrze płciach. By było, aby w Polsce ludzie, którzy mają inną orientację niż heteroseksualna, nie musieli się tego wstydzić, co nie znaczy, że muszą się z tym obnosić. To pańskie słowa. Ale wycięte z kontekstu jak mówi, to? Ale panie redaktorze, no nie, proszę... Cały długi pasus. Pasus był znacznie dłuższy. Chodziło mi o to, że po prostu... Pan powiedział przed wejściem do studia, że jest mistrzem krótkiej formy. Dowiedziałem się, ale tam była dłuższa forma, ale dowiedziałem się później, jak sposób, że tego typu sformułowania są... sformułowaniami, które urażają społeczność LGBT. Czyli wcześniej nie miałem wiedział. Tak. A pan wiedział? Proszę pana, ja różne rzeczy wiem, a jeszcze więcej nie wiem. No, podobnie jak ja, bo im więcej wiemy, tym więcej mamy świadomość, że nie wiemy. Mamy... Koniec, kropka, skończona szopka. Jaka mamy... szopka? Tak się mówi. To nieładnie. Jak to? To jest nieelegancka. Szopka jest nieelegancka. No, w tym kontekście nie, ale chciałem powtórzyć, że jestem zwolennikiem związków partnerskich. Ja chciałem panu zadać pytanie o Beatlesów, proszę, a nie bardzo. O związki partnerskie. Wszyscy już wiemy, związki partnerskie są super. Dzisiaj jest, proszę pana, jeśli dobrze liczę, bo to był 63 rok, czyli 50, pan jest lepszy z matmy, 9 minus 6, 56, 9 minus 3. 50, proszę państwa, 6 rocznica pierwszego albumu The Beatles, Please, Please Me. Pan słuchał Beatlesów? Słuchałem. A ja nie. Ja słuchałem Stonesów. A można było słuchać i jednych, i drugich. Nie, to... Można, oczywiście, ale panie redaktorze, wraz z upływem czasu... A to ile ich było, tych Beatlesów, jak pan taki mądry? Ale czterech, panie redaktorze. Czterech, a nie pan było. Chociaż skąd byli? To wszyscy wiedzą. Z Liverpoolu. No oczywiście, czwórka z Liverpoolu, dlatego karierę zaczynali w Hamburgu. Grali w Niemczech. Tak. Bardzo a to wtedy zresztą te Niemcy, to była ważna sprawa, bo jazz na przykład był wtedy bardzo amerykańscy muzycy. Ale tam się nauczyli grać, bo grali bardzo dużo koncertów, tak wręcz nauczyli się rzemiosła muzycznego. Proszę państwa, z Ryszardem Petru o muzyce nie będę rozmawiał. Bo to nie jest temat naszej rozmowy dzisiaj. Nie, nie, nie. Natomiast porozmawiamy o nauczycielach. Bardzo chętnie. Porozmawiamy też o tym, czy rację ma Adam Leszczyński, mówiąc, że z takiej koalicji ze Schetyną to się wychodzi tylko, cytuję, nogami do przodu, czy też nie. Jeśli państwo są ciekawi, co na ten temat ma do powiedzenia Ryszard Petru, to zostańcie z nami na rmf24.pl i w interi.pl, a słuchaczom radia bardzo, ale to bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękuję bardzo. Dobrze, to co ma do powiedzenia Ryszard Petru o tym, jak się wychodzi z koalicji z Grzegorzem Schetyną? To była bardzo ciekawa formuła. Otóż Adam Leszczyński, lewicowy publicysta. Znam. Ja myślałem, że pan tam będzie teraz mi pokazywał Leszczyńskiego. Ja zrobiłem coś odwrotnego, zamknąłem iPada. Ściągi nie ma. Uwaga. Proszę państwa, ten moment, kiedy Ryszard Petru mówi z głowy. Panie redaktorze, na całym świecie ludzie poważni, rozsądni mają zawsze notatki. Ja na przykład mam pytania. No widzę. Znaczy, to nie są nawet pytania, bo ale ja sobie pan nie dobrze to panu świadczy, bo się pan przygotował. Mam kilka kwestii, bo inaczej bym cały czas się z panem zagadał i bym później złapał się na tym, że gadamy cały czas o jednym temacie. A tutaj proszę widzę, bardzo. Że mnie to ściga. Otóż Adam Leszczyński, tego nie mam tutaj, więc będę mówił z pamięci. Adam Leszczyński napisał, że z tej koalicji europejskiej nie ma już wyjścia. Będzie trzeba powtórzyć tę formułę do wyborach do parlamentu, bo każdy, kto będzie chciał odejść z koalicji europejskiej, zostanie zakrzyczany przez mainstreamowe media jako piąta kolumna Kaczyńskiego, renegat, zdrajca. Tak może być. Na razie nie widziałem, że pan Leszczyński czy Gazeta Wyborcza
nazwała Roberta Biedronia zdrajcą, czyli jest formuła poza koalicją, jak widać. Niemniej uważam, że to wszystko będzie zależało od wyniku. To prosta sprawa. Jeżeli Koalicja Europejska wygra z PiS-em 26 maja, no to jest formuła, która jest wehikułem na wybory. Jak wygra, to wiadomo, ale co będzie, jak przegra? Jak przegra, moim zdaniem się rozpadnie, no to jest... No to jest pytanie, a jeszcze jak bardzo przegra? Oczywiście, to jest, wie pan, no jakby dostał jakieś takie straszne wciry, to rzeczywiście... Jeżeli jest 37-32, wie pan, prawie że remis, to wtedy jest nadzieja, że to być może się uda jeszcze raz, następnym razem uda się wygrać, natomiast zakładam, że dla wielu partii jest to olbrzymie ryzyko, szczególnie dla PSL-u, jak widać. Oni cały czas grają swoją historię, bo oni muszą się wyróżnić. Istnieje ryzyko, że PSL straci. Ale pan też chce straci. Się wyróżniać. Czyli wie pan co, ale ja się, mam nadzieję, wyróżniam. Zbieram podpisy teraz pod obywatelskim projektem likwidujący zakaz handlu i wie pan, większość Polaków, 80% jest za, ale 30, przeciw, znaczy za likwidacją zakazu, ale 30%... Czyli za tym, żeby można było w niedzielę... Tak, podwójne zaprzeczenie, tak. Ale 30% jest za tym, żeby zakaz był utrzymany. I mogę powiedzieć tylko tyle, że wczoraj w Krakowie na ulicy Szewskiej, zbierając podpisy, spotkałem się i z tymi, i z tymi. I, z tymi, i to budzi duże emocje. Którzy dostawali szewskiej pasji. Tak. I powiem panu szczerze, rzeczywiście wyrazistość jest wartością polityków, ale kosztem tego jest albo sympatia, albo hejt. Niestety. Oberwało tak, się panu? Miałem i wyraz uznania i sympatii, ale też bardzo nieprzyjemne jakby takie sytuacje agresji i z tym trzeba żyć. Ja mówię teraz zupełnie serio i to naprawdę nie jest pod publiczkę. Nie, proszę państwa, jak państwo nie lubicie Ryszarda Petru czy kogokolwiek innego, to przejdźcie obok i nic nie mówcie. Takie hejty są po prostu słabe. Tacy bohaterowie, którzy po prostu... A to bardzo, ma pan rację, bardzo łatwo przyjść, rzucić coś i pójść dalej. Tak, tak. Nie? To jest strasznie słabe, jak ktoś robi tak... To nie mamy o czym gadać. Ale wracamy do koalicji europejskiej. Tak, i ja bardzo pana pytam zupełnie poważnie. No bo całe rozmowy jest poważne, mam jest, nadzieję. Staram się, aczkolwiek muszę powiedzieć, że pan nie ułatwia. Nie, panie redaktorze, niech pan sobie jaj nie robi. Jasne. Tylko sytuacja jest taka, jaka jest. Ja no. sobie z pana nie robię jest, niczego. Koalicja Europejska jest pewną formułą, która ma swoje niedoskonałości. Niedoskonałością tej formuły. Ale wy nie jesteście w koalicji europejskiej. Przed chwilą to pan no, powiedział. Ale panie redaktorze, trudno, żebym był, jeżeli osoba tak ważna dla mojego ugrupowania czy koła jak Joanna Scheuring-Wielgus okazuje się, że jest tam niemile widziana. No to co mam robić? Mam czekać i pukać i prosić? Nie, to nie jest w moim stylu. Nie jestem pewien, ale wygląda to w tej chwili tak, że z trzyosobowego koła Joanna Scheuring-Wielgus jest w Wiośnie, a tandem pozostaje w koalicji europejskiej, chociaż pan mówi, że nie zostaje. Panie redaktorze, zgłosiliśmy akces, nikt od nas w koalicji europejskiej nie startuje, w związku z tym ją popieramy. Uważam, że kluczową kwestią będzie... Ale jak pan popiera, skoro pan na nich nawet nie głosuje? Panie redaktorze, jeszcze raz podkreślam, gdyby Joanna Scheuring-Wielgus nie startowała w Warszawie, głosowałbym na koalicję europejską. Sorry. Najważniejsze, ale oba... Ważne jest to, żeby głosować na kandydatów. Pan co? Ja przepraszam, się, panie redaktorze. Ja wiem, się przyzwyczaiłem, że jestem tłukiem, ale naprawdę jeśli nasi... To wystarczy, to trzeba kostkę postawić. Ja to zaakceptowałem. No to ciekawy jestem tylko, czy nasi słuchacze zrozumieli coś z tego, co pan mówi, bo obstawiam, że nie do końca, bo pańskie motywacje są takie. Nie dostaliśmy miejsca w koalicji europejskiej, dlatego nie jesteśmy w koalicji europejskiej, ale popieramy koalicję europejską, choć na nich nie głosujemy. No, ja nie powiedziałem, że nie głosujemy. No nie głosujemy, bo głosujemy na Joannę Scheuring-Wielgus. Hello, tada. Uważam, że ważne, kto wygra z PiS-em. Joanna Scheuring-Wielgus reprezentuje wartości europejskie, demokratyczne i opłaca się oddać na nią głos. Gdyby nie startowała z Warszawy, głosowała na koalicję europejską. Kropka. Ważne jest też to, żebyśmy byli w stanie zbudować szeroką koalicję na powyborach. Pan mnie pyta teraz, czy ta konstrukcja koalicji przetrwa. No to żeśmy zaczęli dyskusję o tym, że w zależności od wyniku. Dobrze. Wynik wygrywający przetrwa, remis nie wiadomo, przegrana nie przetrwa. Chciałem się wreszcie z panem zgodzić, bo na razie ta rozmowa, pan ma taki sens jak rozmowa ze mną o brydżu. Nie wiem, co to jest brydż, nie znam się i nic nie powiem. Pan żałuje, to jest bardzo ciekawa gra. Ja rozumiem. Być może. Gdybym nie jest trudne do nauczenia. Gdybym grał w brydża, to bym skończył w partii teraz, no więc może lepiej, że nie gram. Zostawmy już ten rozkrok między Koalicją Europejską a Wiosną. Pan kiedyś chciał likwidacji karty nauczyciela. Później pan mówił o modyfikacji. To jak jest teraz? Pan nadal uważa, że karta nauczyciela powinna zostać zlikwidowana? To, że likwidacja, modyfikacja może oznaczać to samo, czy inne zapisanie tych samych reguł na nowo. Kluczem jest to, że nauczyciele żądają 1000 zł podwyżki, ich jest 700 tysięcy. No to jest 8 miliardów 400
milionów? Nie, no jakieś 700 tysięcy, 7 miliardów. Razy 12. Aha, razy 12, no rocznie pan liczy. No rocznie, dobra. Ja liczę rocznie. No dobra, dobra. Ma pan, pan miesięcznie? I panie redaktorze, to jest 1/5 piątki Kaczyńskiego. 1/5 piątki Około 1/5 piątki Kaczyńskiego. Kosztów tej piątki. Oczywiście ja mówię o kosztach. I teraz najlepszym rozwiązaniem... No tak, 1/5. Niecała 1/5. Nie, wie pan, ja nie jestem taki znowu biegły. No to nie... To muszę sobie na palcach liczyć. 40, a nie mam tyle palców. Ma pan telefon, może sobie pan z kalkulatorzy policzyć, ale... Dobra, ja byłem nawet na olimpiadzie matematycznej, żartuję troszkę. No dobra, to... Umiem. No dobrze, jeszcze raz. Tak, trzymajmy się tematu. Temat jest poważny, dlatego że idea, którą mi przyświecała w 15 roku obecnie i zawsze, to jest taka, że dyrektor szkoły dostaje fundusz płac i ten fundusz płac rozdziela na poszczególnych nauczycieli. Jednym płacą bardzo dużo, innym płacą mniej, a jeszcze innych mogą zwolnić, a innych zatrudnić. Dzięki temu mamy dużą możliwość podwyżek płac. Niemniej jednak oczywiście pieniędzy w systemie jest za mało. Podwyżki są niezbędne. I dzisiaj, kiedy PiS mówi, że nagle znalazł 40 miliardów złotych, rozumiem wkurzenie nauczycieli i... Że dla nich nie znalazł. No nie, że dla nich nie było niby od początku. Ale pan z kolei mówi, że im się też specjalnie ta podwyżka nie należy. Nie powiedziałem tego. Nie w takiej formule w każdym razie. Nie, bo się należy podwyżka, natomiast ja mogę powiedzieć, że dzięki tej formule, którą ja proponuję, te podwyżki mogą być znacznie wyższe. Dla niektórych, a inni straciliby pracę. Dla dobrych tak, dla złych nie. Proszę państwa, ja się zdradzę ze swoimi poglądami. Ja w tej sprawie myślę zupełnie jak Ryszard Petru. Naprawdę. Pan powiedział coś takiego. Nie może być tak, że dyrektor szkoły nie może zwolnić nauczyciela, który jest beznadziejny i nie może dać podwyżki dobremu. To jest absolutnie zdroworozsądkowe podejście. Myślę, że jako rodzic, pewnie każdy z rodziców wie, o co chodzi. Zgodziłby się z panem. Są dobrzy nauczyciele w szkołach i oni powinni zarabiać prawdziwe pieniądze, a nie te muszą opłaty. Być motywowani do lepszej pracy tak, i dostawać nagrody za dobrą pracę. Ale tak. Między nami mówiąc, to tak circa about połowa z tych ludzi powinna mieć zakaz wstępu do szkoły. Nie, panie redaktorze, na pewno nie połowa. No to jest krzywa Gaussa, czyli rozkład 9%. Rozkład normalny zawsze jest tak, że mamy tych, co są wyjątkowi wybitni, mamy dominantę dobrych nauczycieli, no i mamy grupę, która jest gorsza, bo jest rozkład jako statystyczny. Polityk nie może tego, pan mogę. Nie może się zgodzić teraz ze mną. Ja to rozumiem, no mnie wolno, bo ja nie zabiegam o głosy. Panie redaktorze, ale też nie chciałbym mówić... Rozkład Gaussa jest takim, że jest tych złych jest mało, ale są. I psują nastrój. Porozmawiamy lepiej o Gropiusie, też na G. O Bauhausie. To co, o Gaussie? Krzywa Gaussa powiedziałem. Ja wiem. Dobrze. Wspomniał pan o piątce Kaczyńskiego. Kaczyński to inny myśliciel. Wspomniał pan o piątce Kaczyńskiego. Jak rozumiem, pan tradycyjnie jest zwolennikiem, żeby 500+ było tylko dla bogatych. Tu się nic nie zmieniło. Żeby nie było dla bogatych. A się przejęzyczył, czy pan mnie specjalnie wkopał? Nie. Znaczy, pan się przejęzyczył. Ja się naprawdę przejęzyczyłem. Zdarza się. Nie, ja jestem zwolennikiem, żeby 500+ było dla bogatych. Głównie dla mnie. Znaczy, może moim zdaniem całe 500+. Nie, ale to poważnie rzecz biorąc, uważam, że na ten program Polski nie stać. Ja będę głosował przeciwko 500+. I będę głosował przeciwko 13 emeryturze. To jest poziom rozdawnictwa na poziomie Gierka. Przychodzi spowolnienie gospodarcze. 40 miliardów. Przypomnę, 500+ w tej pierwszej wersji kosztowało 20 miliardów. 23 czy coś tam, tak? Około 200 miliardów. I hasło, że nas było na to stać, jest nieprawdziwym hasłem, bo mamy deficyt. 13 krajów w Unii Europejskiej ma nadwyżkę budżetową. Dług wzrósł w tym czasie o 100 miliardów złotych. Same małe kraje mamy nadwyżkę budżetową. Niemcy na przykład, rzeczywiście. Bardzo małe kraje. Nie, Niemcy mają dzięki kuglarstwu. Nie, akurat mają wyciągnęły wnioski z historii. My mamy też dzięki kuglarstwu mamy znacznie niższy dług, bo przypomnę, skok na OFE za rządów Platform spowodował, że dług publiczny spadł o 8 punktów procentowych PKB. Ale to, pan, jest, a to jest też kuglarstwo księgowe. To prawda, jest kuglarstwo księgowe. Wszyscy kuglują teraz w Unii Europejskiej, żeby tam... Nie, ale wie pan, kuglować pan trochę może, na końcu dnia trzeba oddać to, co się pożyczyło. Jeżeli pan nie jest w stanie oddać, to wtedy kraj wpada w spiralę zadłużenia. I mogę powiedzieć tylko tyle, że nagle, jeżeli 40 miliardów trzeba będzie wypłacić w roku 2020, to się dziwi pani minister Czerwiński, ona pewnie dawno się podaje do dymisji, bo to ona będzie brała odpowiedzialność za budżet, a nie żaden Kaczyński, będzie który piątkę wymyślił. Będzie brał premier. Ale ona też, panie redaktorze, no minister finansów jest odpowiedzialny za przygotowanie budżetu, tak jak księgowy. Ale widzi, cały Sejm, poza pańskim trzyosobowym kołem, będzie głosował zapewne za... No to jest, wie pan, to jest samo unicestwienie. To jest w ogóle katastrofa, bo robią sobie kuku na powyborach. No przecież i co? I co potem po wyborach będzie? Jeżeli opozycja wygrywa
to musi ten program realizować, nie będzie w stanie. Nie będzie w stanie tego zrobić. Niech się pan nie gniewa. Pana to nie interesuje, co będzie po. Nie, inaczej. Mnie to, bardzo interesuje to, co będzie po, bo ja jeszcze trochę pożyję, chociaż może nie za wiele, ale moje dzieci też jeszcze pożyją. Więc mnie bardzo interesuje, co będzie po. Natomiast ja powątpiewam w to, co mówią ekonomiści, w tym pan. Bo ja pamiętam, jak wyście mówili, że 500 plus nigdy nie będzie, bo żaden rząd nie wypłaci takich pieniędzy, bo nas na to nie stać. Przyszedł ten PiS, okropny, straszny, czarnosycinny, faszystowski PiS. Okazało się, że 500 plus jest, wpływy do budżetu jeszcze większe. Cuda na kiju. A pan pamięta czasy Gierka? 72, 3, 4 rok, jak było dobrze? W 73 się pan urodził. W 72, panie redaktorze. A, no dobrze, pan jest... 72. To miał pan rok. Ale czy pan pamięta ten czas? Co pan pamięta z tego? No mam z historii gospodarczej, pamiętam, że też było wrażenie, że się da, że można zadłużać się, a w 76 było załamanie. Wprowadzono kartki. A pamięta pan na co? Cukier. Na pierwsze na cukier, a wzrost cen do 70%. Panie redaktorze, na tym polegają kryzysy i to mówię jako ekonomista, nie jako polityk. Kartki? Nie, tylko pokazuje, do czego prowadzi nieodpowiedzialna polityka gospodarcza. Polegają kryzysy na tym, że wszyscy nie wierzą, że on nastąpi. I pan redaktor też nie. Nie, ale ja... Tak, bo to jest zawsze zaskoczenie, a matematyki, ekonomii się nie da oszukać. Jeżeli pan wydaje pieniędzy, których pan nie ma, to jest pan nieodpowiedzialny. Ale oni właśnie wydają te, co mamy. Tak? Jest tylko... Z grubsza. Nie, no jak nie, uszczelnili ten VAT. Nie, nie ma nic, nie ma uszczelnienia VAT-u, nawet nie ma. Gdzieś był... No nie ma istotnego uszczelnienia VAT-u, głównie VAT. Jeżeli ma pan 5% wzrostu plus inflacja, to ma pan 7% przyrostu z nominalnego przyrostu PKB. 7% z samej po prostu inflacji plus PKB, sprzedaż detaliczna idzie jeszcze szybciej, no to w dużym stopniu VAT jest pochodną koniunktury. Pan panie myśli, redaktorze. Pan będzie bardzo szybko to mówił, to ja panu nie przerwę. No tak mam wrażenie, że tak z panem jest. To powtórzę. 5% PKB realnego wzrostu plus panie około 2%. 5 plus 2 to jest 7. To nie jest trudne. Nie. To jest pierwsza klasa podstawówki, ja panie redaktorze. Ja wiem, że 5 plus 2 to 7 to nawet nie jest podstawówka. To w przedszkolu się dzieci na to jeszcze może łapią. Tak się zmieniły programy, tego nie wiem. Ale chcę tylko powiedzieć jedną rzecz, że jakby VAT głównie idzie dlatego, że mamy koniunkturę. Przy dekoniunkturze będą problemy. Akurat pech dla opozycji polega na tym, że dekoniunktura przychodzi na czasy 2020, 2021, a nie tu i teraz. W 2020 będzie dekoniunktura. Ta dekoniunktura zaczyna się już teraz tylko bardzo powoli. To niech wygra PiS i niech wtedy będzie miał podgórkę. Tylko, sprawdzimy, jacy tam mocarze. Tak, tylko że problem polega na tym, że my żyjemy w tym kraju i też będziemy mieć podgórkę. A jak? Jak pan wygra, to będziemy mieli z górki. Moim zdaniem tak, z górki panie bez trzymanki. Nie, może się gdzieś zatrzymamy. Nie, akurat trzymanka polega na tym, że trzeba liczyć i gospodarka stanie się bardzo ważnym tematem polskiej dyskusji politycznej. Nie była przez kilka ostatnich, bo gospodarka się kręciła. Jak zaczynają się problemy, to wtedy nagle się okazuje, że trzeba inne osoby do tych samych zadań. Słyszę Ryszarda Petru i takiego, jakiego zawsze słyszałem. Taki mędrzec ekonomiczny. Nie podoba się panu co? Nie, tylko wie pan co, ja po prostu ja pamiętam, że pańskie prognozy mają to do siebie, że brzmią fantastycznie, tylko nigdy się nie sprawdzają. To pan, ja mogę panu udowodnić, że tak, tylko to pan mówi o wrażeniu czy o faktach, bo ja myślał, że pan widział przykłady. Ja dam benzyna, ile miała kosztować za pierwszych rządów PiSu, pamięta pan? Ale to jest panie redaktorze, ja nie pamiętam, żebym ja to powiedział. A ja pamiętam. Trzeba by sprawdzić, ja możemy pamiętam, pogadać. Pisałem o tym w gazetach. Bardzo możliwe. Że pisałem? Bardzo panie możliwe, że pan to nie rozmawiamy o czymś, co pan, to panu się wydaje, tylko zróbmy to na faktach. Dobrze, to ja panu przyniosę wycinki z gazet. Ja panu mogę zdać prognozy swoje sprzed lat. No. Ryszard Petru. Dziękuję bardzo. Prognosta był państwa i moim dziękuję gościem. Bardzo. Dziękuję.